Niewierny kochanek, zdradzona żona i romans, który kończy się tragedią. Takich historii jest mnóstwo, ale każda nas zaskakuje. Ta dzisiejsza również powinna zapisać się jako jedna z bardziej ciekawych spraw kryminalnych, której podłożem była niewierność i zazdrosny niewierny. Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na dzisiejszy podcast. Snettisham we wschodniej Anglii to turystyczna miejscowość, w której żyje około 1000 rodzin. Wśród nich była również Rebecca Thorpe. Co prawda dziewczyna stamtąd nie pochodziła, jednak uznała, że przeprowadzka w rejon pełen turystów pozwoli jej zarobić lepsze pieniądze i spełnić chociaż część marzeń. Rebecca pochodziła z Shenbourne. Uczyła się w tamtejszym liceum o profilu gastronomicznym i nie odstawała od rówieśników. Była skromną i cichą dziewczyną, a jej największą pasją był sport. Uwielbiała go, więc nikogo nie dziwił fakt, że na tej płaszczyźnie osiągała ponadprzeciętne wyniki. To właśnie ze sportem wiązała swoją przyszłość. Jeszcze w trakcie nauki rozpoczęła pracę w hotelu. Nie pochodziła z bogatej rodziny, więc dodatkowy zastrzyk gotówki był dla niej nieoceniony. Dziewczyna szanowała swoje obowiązki, wykonywała je z należytą starannością i podchodziła do nich ambicjonalnie. Choć wciąż dużo czasu spędzała na treningach, życie układało dla niej zupełnie inny scenariusz. Po tym jak skończyła liceum, zatrudniła się w koledżu jako kucharka, jednak nie zabawiła tam długo. Szybko znalazła nową pracę w jednym z lokalnych pubów. Liczyła, że dzięki napiwkom uda jej się zarobić znacznie więcej niż w kuchni. Jednak jej plany legły w gruzach, gdy menadżer oskarżył ją o kradzież pieniędzy z kasy. Były to oskarżenia bezpodstawne, ale zanim ustalono, że to menadżer sam kradł pieniądze z kasy, ona została już zwolniona. Rebecca była zawzięta i starała się za wszelką cenę dowieść swojej niewinności. Nie była złodziejem, jej dobre imię było priorytetem, dlatego nie dała za wygraną. Wniosła sprawę do sądu, a w trakcie procesu dowiedziono, że to menadżer kradł pieniądze z kasy, a gdy dowiedział się, że szefostwo podejrzewa kogoś z personelu, szybko znalazł kozła ofiarnego. Rebecca Thorpe wygrała proces i otrzymała spore odszkodowanie. Do pracy jednak już nie wróciła. Miała 24 lata i szukała stabilizacji. Wydawało się, że znalazła ją w gabinecie stomatologicznym. Praca asystentki, jaką tam otrzymała, bardzo jej się podobała. W dodatku była zakochana w o wiele starszym od siebie mężczyźnie. Jednak bańka mydlana pękła, gdy Rebecca odmówiła spełniania wszystkich zachcianek swojego nowego partnera. Dentysta w akcie zemsty podziękował jej za związek oraz za pracę. Po raz kolejny Rebecca została bez niczego. W grudniu 2008 roku Thorpe podjęła kolejną pracę. Tym razem zatrudniła się w pubie należącym do Michaela Tuckera. On prowadził lokal wraz z żoną. Para miała dwójkę dzieci i często wymieniali się zmianami w pracy. To miało też swoje dobre strony, bo przez całą dobę szefostwo było na miejscu i doglądało biznes. Rebecca natychmiast zrobiła dobre wrażenie na swoim pracodawcy. Ewidentnie wpadła mu w oko i chyba każdy, kto przebywał z nimi w pubie, mógł zauważyć, że zabiegał o jej względy. Pomimo tego, że była nowym pracownikiem, otrzymywała wysokie premie, a nawet zdarzało się, że szef kupował jej drobne prezenty. Partnerka Michaela była niezadowolona z takiego zachowania męża, ale nie robiła mu awantur. Zgodziła się nawet, aby samotna Rebecca przyszła do nich do domu na święta Bożego Narodzenia. Chciała lepiej ją poznać i zaobserwować ich relacje na żywo. Być może nie było powodów do niepokoju, więc sama chciała się przekonać. Ale bardzo zaskoczył ją fakt, że jej mąż przygotował dla swojej pracownicy prezent. Była to dość droga bransoletka. Rodzinna kolacja przebiegła jednak spokojnie, ale żona Michaela wiedziała, że nie jest to tylko relacja na linii szef i pracownik. Z innymi pracownicami tak się nie zachowywał. Prawda wyszła na jaw w sylwestrową noc.
pubie organizowana była coroczna zabawa z muzyką na żywo. Powitanie nowego roku jak zawsze było huczne, a po nim następowało rozluźnienie atmosfery. Michael zostawił swój telefon na barze i poszedł się przewietrzyć. Gdy wrócił po kwadransie, jego żona dzwoniła już po taksówkę. W czasie, kiedy Michaela nie było, sprawdziła jego telefon. Odnalazła wiele wiadomości, jakie wymieniał z Rebeką. Ich treść nie pozostawiała żadnych wątpliwości, że mają romans. Kobieta wszczęła awanturę, ale Michael wszystkiemu zaprzeczał. Zdecydował nawet, że Rebeka natychmiast wyleci z pracy, a sprawa wiadomości to tylko niewinny żart. Ale jego żona nie chciała nawet tego słuchać. Następnego dnia spakowała dzieci i wyjechała do swojej rodziny do Irlandii. Chwilę później wniosła o rozwód. Również Rebeka zostawiła Michaela. Obiecał jej, że ją kocha, że żona nic dla niego nie znaczy i łączą ich tylko dzieci, a w chwili, gdy sprawa ich romansu wyszła na jaw, odwrócił się od niej. Był gotów ją zwolnić i zaprzeczył miłości, o jakiej ją zapewniał. Jednak złość Rebeki trwała tylko kilka dni. W końcu odebrała telefon i znów zaczęli się spotykać. Rebeka o swoim nowym chłopaku nie wiedziała praktycznie nic. Opowiedział jej, że po śmierci ojca wychowywała go matka, ponoć z rodziną nie miał najlepszych stosunków i nie utrzymywał z nimi kontaktu. Z domu wyprowadził się już jako nastolatek i od wczesnych lat młodości pracował w różnych branżach. Odkładał wówczas pieniądze, żeby kupić wymarzony pub. Rebeka o nic więcej nie pytała. Była zakochana w Michaelu do szaleństwa. Był dla niej idealnym partnerem. Para zamieszkała razem i święta Bożego Narodzenia w 2009 roku organizowali już w swoim mieszkaniu. Rodziny Michaela nie było na uroczystości, ale rodzice Rebeki skorzystali z zaproszenia. Byli zafascynowani nowym partnerem ich córki. Sympatyczny, elokwentny, potrafi poruszyć wiele tematów. Oczarował rodziców swojej ukochanej. Zaraz po nowym roku Rebeka natrafiła w lokalnej gazecie na ogłoszenie, że na jednej z bardziej ruchliwych ulic ktoś chce wynająć lokal po starej restauracji. Od razu pomyślała, że chce otworzyć swój biznes. Była osobą ambitną, lubiła rywalizację. Czuła, że może otworzyć coś swojego i odnieść sukces. W ostatnich latach podpatrywała, jak prowadzi się pub, więc myślała, że teraz czas na nią. Wynajęła lokal i kilka tygodni później odbyło się uroczyste otwarcie. Tłumy ludzi odwiedzających to miejsce dawały nadzieję, że biznes może wypalić. I gdy w jej życiu zawodowym zaczęło się układać, w życiu prywatnym coś zaczęło się psuć. Michael znikał na całe dnie. Zaczął pić więcej alkoholu i unikał swoją partnerkę. Rebeka domyślała się, że Michael może mieć jakieś problemy, o których nie mówi. Póki co jednak skupiła się na prowadzeniu dwóch lokali. Któregoś dnia Rebeka odebrała telefon. Któryś z pracowników pubu Michaela zadzwonił do niej i powiedział, że mężczyzna leży w swoim biurze nieprzytomny. Rebeka natychmiast pojechała tam i zawiozła swojego partnera do szpitala. Szybka diagnoza sprawiła, że mężczyznę udało się odratować. Michael chciał popełnić samobójstwo. Popił alkoholem znaczną ilość leków. Jednak nawet gdy już doszedł do siebie, wciąż nie wyjawił powodów, dla których chciał odebrać sobie życie. Rebeka nie umiała poradzić sobie z dwoma lokalami sama. W okolicy konkurencja była ogromna i co chwilę wprowadzała coś nowego. Atrakcyjne promocje i wydarzenia sprawiały, że ludzie wybierali inne lokale. To też sprawiło, że oba puby przestały przynosić zyski. Rebeka pracowała jako kucharka, barmanka i księgowa. Była na granicy wytrzymałości. Ich sytuacja finansowa była bardzo trudna. Każdy kolejny miesiąc przynosił straty, a Michael, zamiast wesprzeć swoją partnerkę i spróbować odbić się od dna, całkowicie pogrążył się w alkoholu. Pił do nieprzytomności i wszczynał awantury. Michael wiedział, że Rebeka ma na koncie oszczędności, sporą kwotę, jaką uzyskała z odszkodowania. Dla niej jednak te pieniądze były nie do ruszenia.
były dla niej niczym inwestycja na emeryturę. Na pewno nie chciała, aby te środki poszły na spłatę nie jej długów. Wiedziała również, że do tej pory nie zrobili wszystkiego, co można było zrobić, aby wyciągnąć puby z kryzysu. Wiedziała też, że gdy straci te pieniądze, zostanie całkowicie z niczym. Michael widział to jednak inaczej. Żądał, aby spłacić z tych pieniędzy długi i zainwestować w pub. Latem 2010 roku Michael ubrał się i wyszedł z domu. Powiedział, że idzie na niewielkie zakupy i zaraz wróci. Gdy nie wrócił do domu na noc, Rebecca zaczęła się niepokoić. Bała się, że mógł znów coś sobie zrobić. Obdzwoniła szpitale, posterunki policji, ale nigdzie nie było śladu po jej partnerze. Gdy nie wrócił kolejnego dnia, zgłosiła jego zaginięcie na policję. Sprawa była priorytetowa, tak jak to bywa w przypadku osób, które chciały w przeszłości popełnić samobójstwo. Poszukiwania zakończyły się jednak po 3 tygodniach, gdy na posterunek w Londynie stawił się sam poszukiwany. Powiedział, że wszystko jest dobrze i jego życiu nic nie zagraża. Gdy Rebecca przyjechała po niego, oświadczył, że pojechał na odwyk dla uzależnionych od alkoholu. Było mu wstyd, że jest alkoholikiem, dlatego nikogo o tym nie poinformował. Co prawda, mężczyzna od tej pory przestał pić, ale stał się bardzo zazdrosny. Zaczął kontrolować Rebeckę, sprawdzać zawartość jej torebki oraz telefon. Rebecca nie tolerowała tego. Powiedziała, że nigdy nie pozwoli sobie na to, żeby jakiś facet stawiał jej warunki życia i kontrolował każdy ruch. Michael zabronił jej również wychodzić z domu i spotykać się z koleżankami, na co Rebecca odpowiedziała postukaniem się po czole. Nie zamierzała podporządkowywać się swojemu partnerowi, z którym łączył ją tylko wspólny adres. Wciąż była niezależna. Wiedziała, że poradzi sobie bez niego, a na ten moment rozstanie byłoby dla niej nawet korzystniejsze. Nie chciała jednak tego robić, nie chciała porzucać go w takiej sytuacji. Ale sytuacja robiła się coraz gorsza. Pewnego dnia Rebecca wróciła z pracy, a Michael powiedział jej, że kilka godzin wcześniej przyszła do niego jakaś kobieta i doniosła, że Rebecca spotyka się ze swoim byłym chłopakiem, a on całymi dniami przesiaduje w pubie. Zagroził, że zabije oboje, jeżeli to okazałoby się prawdą. Rebecca podjęła decyzję o rozstaniu. Dla niej było to już za dużo. Nie wierzyła w to, że Michael się zmieni. Miała swoje plany i marzenia, które on hamował. Ale gdy ich związek miał się zakończyć, Michael znów usiłował popełnić samobójstwo. Ponownie trafił do szpitala i znów został odratowany. Rebecca przy nim była. Postanowiła się nim zająć, a po powrocie do domu ich relacja bardzo się poprawiła. Michael znów był miłym, sympatycznym facetem, który marzył o wielkich rzeczach. 10 marca 2011 roku Rebecca Forbes nie przyszła do pracy. Nikt nie miał z nią kontaktu, a ona sama nie odbierała telefonów. Zaniepokojeni pracownicy i rodzina postanowili poszukać jej na własną rękę. Być może gdzieś wyjechała, ale to byłoby dziwne, bo zawsze o takich planach informowała najbliższych. Tym razem nikt nie wiedział, gdzie jest. Nawet Michael nie umiał wyjaśnić powodów zniknięcia partnerki. Zaskakującym był fakt, że teraz to on wziął na siebie prowadzenie 2 pubów. Do tej pory rzadko się tam pokazywał, a teraz niemalże przez całą dobę był i doglądał interesu. 13 marca poprosił 2 barmanów o pomoc. Pojechał z nimi do swojego domu i poprosił o pomoc w przeniesieniu zamrażarki z mieszkania do pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie. Następnie Michael sam rozpłynął się w powietrzu. 2 zaginięcia nie mogły być dziełem przypadku. Rodzina Rebecca ponownie zaalarmowała policję, a funkcjonariusze postanowili przeszukać dom. 20 marca 2011 roku w zamrażarce w szopie za domem odnaleziono ciało Rebecca. Było owinięte w kołdrę. Technicy mieli problem z wydobyciem zwłok. Były zamarznięte, a wiele punktów przywierało do ścian zamrażarnika.
Aby uniknąć ewentualnego zatarcia śladów, należało zabezpieczyć całe urządzenie i w warunkach pokojowych wydobyć ciało. Dopiero wtedy ustalono, że przyczyną śmierci był postrzał w tył głowy. Zatem jasnym było, że doszło do zabójstwa, a głównym podejrzanym stał się Michael. Michael ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ale pozostawiał za sobą wiele śladów. Pisał wiadomości ze swojego telefonu do pracowników. W nich wyznawał miłość do Rebeki i że nie może bez niej żyć. W kolejnych wiadomościach żegnał się z wszystkimi i informował, że popełni samobójstwo, ale dopiero wtedy, gdy dojedzie do miejsca, w którym się urodził. Zachowywał się tak, jakby chciał zostać zatrzymany. Policja sprawdziła system monitorowania tablic rejestracyjnych i na tej podstawie ustalono kierunek, w jakim poruszał się samochód poszukiwanego. Następnie odkryto, że Michael porzucił swój samochód i najpierw kupił bilet na pociąg, a następnie przesiadł się na prom na wyspę White. Nie trudno było ustalić, że zatrzymał się w jednym z tamtejszych hoteli. Michael zameldował się pod nazwiskiem Taylor, jednak obsługa hotelu rozpoznała go na zdjęciu. Chwilę później zupełnie zaskoczonego Michaela wyprowadzono w kajdankach. Mężczyzna podczas przesłuchania do niczego się nie przyznał. Wyznał, że w dniu zaginięcia doskonale się bawił z Rebeką. Pili drinki i rozmawiali. Podczas tej rozmowy Rebeka miała powiedzieć, że wie, gdzie jej partner był przez 3 tygodnie, wtedy, kiedy nie wrócił do domu. Ponoć odkryła, że pojechał do Irlandii odwiedzić byłą żonę i dzieci. Wtedy Rebeka miała zażądać, żeby zerwał całkowicie kontakty z rodziną. Wtedy też wybuchła awantura, podczas której ona przyznała się do romansu. Powiedziała, że chce odejść i rozpocząć nowe życie u boku innego mężczyzny. Zdenerwowany tym, co usłyszał Michael, wyjął broń i strzelił w jej kierunku. Do zabójstwa doszło w łazience. Po wszystkim posprzątał dom, ale zwłoki zostawił w miejscu morderstwa przez kolejnych kilka dni. W tym czasie korzystał z tej łazienki, chodził do pracy, na zakupy, wieczorami przyglądał się ukochanej. Po kilku dniach zawinął ją w kołdrę i schował w zamrażarce, którą z pomocą pracowników wyniósł do szopy. Następnie Michael wskazał miejsce, gdzie ukrył broń. Na niej policja ujawniła jego odciski palców. Szczegółowe oględziny łazienki pozwoliły odnaleźć kolejne ślady krwi należące do ofiary. Jednak w trakcie czynności Michael zmienił swoje zeznania. Twierdził teraz, że wycelował broń w kierunku partnerki, ale pistolet sam wypalił. Był to nieszczęśliwy wypadek. Nie chciał jej zabić, bo za bardzo ją kochał. Badania balistyczne pozwoliły ustalić, że broń była sprawna i Michael musiał wykonać kilka czynności, aby oddać strzał. Musiał odblokować pistolet i z premedytacją pociągnąć za spust. Według śledczych był zazdrosny o Rebekę. Nie chciał pozwolić jej odejść, a ona miała do tego poważne podstawy. Na jaw wyszło bowiem, że spotykał się ze swoją byłą żoną, a także wielokrotnie zdradzał Rebekę z inną pracownicą pubu, o czym ta miała się dowiedzieć. Wtedy postanowił ją zabić. Dzień po zabójstwie ponownie spotkał się z kolejną kochanką. Podczas procesu nie potwierdzono tego, aby Rebeka spotykała się z kimś innym. Michael Tucker został skazany na karę 26 lat pozbawienia wolności. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję Wam za obecność i zapraszam na kolejne. Życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.